Lucy wybrała się z Dominiką na zakupy. Lubi ją i dobrze się czuje w jej towarzystwie, mimo jej wybryków. Ale co ty robisz? To nie są te stery. Daj spokój, no przecież nikt nie widzi. Ale to nie chodzi o to, czy ktoś widzi, czy nie. Tylko potem ktoś przyjdzie, kupi to i nawet nie będzie wiedział, że było używane. Jezus, Lucy, zawsze jesteś taka grzeczna. Nie, nie zawsze, ale nie lubię takich akcji. No, przecież każdy tak robi. Nie, nie każdy. Ja nie. W ogóle, zrobiłaś kiedyś coś szalonego? Zdradziłam męża. Wystarczy? O, ty przecież z grubej rury widzę. Nie, no wiesz, to bardziej chodziło mi o jakieś palenie trawki, jakieś włamanie się do zamkniętej szkoły, albo jakąś drobną kradzież. No, raczej nie kręcą mnie takie akcje. No, ale skąd możesz wiedzieć, czy cię kręcą, czy nie, skoro nigdy nie poczułaś tej adrenaliny? I nie zamierzam jej poczuć. Okej. Okay. Dobra, to co, kupujesz coś? Nie, ja nie, możemy iść. Przepraszam. Wzięłaś coś? Ja? No co ty? Jedna z pań zostaje, drugą proszę o przejście przez bramkę. Widzi pan, to tylko jakieś nieporozumienie. Dobrze, dziękuję. Teraz pani. Wie pan co, coś musiało się zepsuć. Proszę pokazać torebkę. Proszę, ja nic nie wzięłam. Proszę pana, ja nic nie ukradłam. A to? Płaciła pani za to? Jeśli tak, to proszę pokazać paragon. Ale ja naprawdę nie wiem, skąd to się wzięło. No to znaczy wiem, koleżanka zrobiła mi taki głupi żart. Ona zaraz panu wszystko... Dominika? Zapraszam panią na zaplecze, wyjaśni pani to policji. Nie, nie, proszę, proszę nie wzywać policji, ja zadzwonię do koleżanki, ona na pewno wróci i wszystko panu wytłumaczy. Dobrze, dobrze, ja usłyszałem nie takie opowieści, zapraszam na zaplecze. Jeżeli pan mi nie wierzy, proszę sprawdzić monitoring. Nie nagrywa. Jak nie nagrywa, ta kamera? Dziadostwo takie częściej nie działa niż działa. Dobrze, proszę pana, przecież ja o tym nie wiedziałam, czy gdybym to ukradła, prosiłabym pana, żeby pan sprawdzał nagranie? Roman! Puść ją do cholery, nie będziemy robić afery z powodu tuszu za 40 zł. Ale ja mam obowiązek to zgłosić. Tak, i chcę, żeby nas później ciągali po sądach. Pani za to zapłaci, prawda? Tak, oczywiście. Przepraszam, ja się spieszę. Może już, już, sekundka w momencie, dobrze? Naprawdę przepraszam za koleżankę. No, no, jeszcze bez kolejki. A pani bardzo dziękuję. Ale niech mi pani dziękuję. Nie wiem, jak pani nie wstyd. Jeszcze z głodu kraść to rozumiem, ale takie coś... Ale ja tego nie ukradłam.